No cóż, musicie mi wybaczyć, że tyle znowu nie było Dying Lighta i jakby te 20 parę minut, które do tej pory oglądaliście, było nagrane wiele dni temu. Po prostu ciężki, znowu ciężki okres, ale mam nadzieję, że w końcu wrócimy i będziemy cisnąć mocno. No w każdym razie, troszeczkę pocisnęliśmy za to na streamach Dying Lighta. Robiliśmy 3 streamy, te streamy wylądują prawdopodobnie na starym kanale, na Hunt Archivum, link podany w opisie, także będziecie mogli znaleźć, albo oczywiście wpadajcie na Twitcha, streamuję we wtorki, piątki, niedzielę, około godziny 20, więc jesteście jak najbardziej mile widziani. I słuchajcie, tutaj jest ta lampka, no słuchajcie, wygląda, że tak, po pierwsze mamy linkę, i już tą linkę mam zupgrade'owaną, więc na przykład możemy sobie robić takie rzeczy jak nacelować na zombiaka i go do siebie przyciągnąć. Coś, co w jedynce jak najbardziej funkcjonowało, aczkolwiek nie aż z taką siłą. W sensie w jedynce mogliśmy dziabnąć to jakby zombiaka, co na przykład było pomocne na tych takich, co wybuchali. I troszeczkę pociągnąć zombie w swoją stronę, ale nie tak jak tutaj to wygląda. Ten hack generalnie miałem... Najlepsze skojarzenie według mnie tego haka, linki z hakiem, to jest pajęczyna Spidermana, a możemy się bujać na tym jak na właśnie na pajęczynie Spidermana. Natomiast ta linka z jedynki bardziej przypominała tą, która jest w Just Cause. Ale już mniejsza z tym. Także mamy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że... Druga rzecz miałem wam pokazać coś... A! No tak, mamy, słuchajcie, jak wejdziemy sobie na mapę, to... Ostatnio żeśmy zrobili, odbiliłyśmy tą dzielnicę, jakby tutaj jeszcze parę rzeczy jest do zrobienia, jakiś wiatraczek, tutaj jest ta baza renegatów, ale generalnie to było pod władzą renegatów, odbiliśmy to i w tym momencie mamy, proszę bardzo, nie wiem z jakiego powodu tutaj oni mają tyle tych dzielnic, powinni mieć 4, a mają 6, ale to dobrze. Natomiast w końcu u SP-ków mam 4. dzielnicę, dzięki temu mam, słuchajcie, w zanadrzu kuszę. Kusza ma prawie 400 damage'a, do niej trzeba załadować oczywiście bełty. Takież bełty, które oczywiście musimy sobie wytworzyć i poza tym, że ma genialnego wielkiego damage'a, to jeszcze ma... Jest bardzo szybko strzelna, naprawdę tym można strzelać jak cholernym karabinem. Więc fajna sprawa, natomiast no bełty sobie trzeba powytwarzać, to po pierwsze. Jest tu jakiś ziomek. Tak, tak, wiem, to tutaj. O, dobra, tutaj będą jakieś ziomeczki. Siemanero. Pozbędziemy się tych koleżków. I ostatnia... O, nawet rzut ekranu zrobiłem. Ostatnia rzecz, słuchajcie, to taka, że zdobyłem na streamach easteregową broń, która nazywa się CyberHands 2177, oczywiście nawiązanie do cyberpunku. To jest broń, która się zużywa całkiem, myślę, szybko. Nie da się chyba jej w żaden sposób upgrade'ować, aczkolwiek, proszę bardzo, nie ma dużych obrażeń, aczkolwiek, już je gdzieś widzieliśmy. Pokażę wam teraz, jak działają w akcji, o ile tylko oczywiście mi pozwolą żyć. Także mamy te takie mantisy z cyberpunka, które są elektryczne. Więc jeszcze w dodatku... Nie o to mi chodziło. Więc w dodatku jeszcze, słuchajcie, rażą wszystkich prądem. I tak naprawdę te 50 obrażeń jest wystarczających, bo... Szlak, bo tną całkiem szybko, tylko że gnoje mają dzidy teraz, więc nie mogę podejść do nich zbyt blisko. O! Przyszły, kurde, te... Tylko tak jak mówię, one się całkiem szybko zużywają. Ale taka isteregowa broń. Fajny sposób na takie podstawowe zombie, żeby je, wiecie, radzić prądem cały czas. Dobra, weźmy sobie... Aha, no tak, bo ja tutaj nie mam. Ale może coś wytworzymy do tej kuszy, to wam pokażę przynajmniej jak to działa. O ile oczywiście się uda coś wytworzyć. Nie mamy złomu. O, czyli nic nie wytworzymy. No trudno. Dobra, dawaj apteczkę. No trudno, no to wracamy do normalnego bicia się. Halo, co jest? Wracamy do normalnego bicia się. Kurde, czy ja mogę coś zrobić dzisiaj? Błagam! Proszę! Wybaczcie, że tak drugi wstęp w tym odcinku jest, no ale... Sporo się zmieniło, 3 streamy były w tamtym czasie chyba. Czy 2, czy 3, no generalnie sporo jest porobione, jeżeli właśnie chodzi o takie, wiecie, latanie, odbijanie. Te całe wieże radiowe poprzejmowałem, w sumie chyba wszystkie.
bo widać właśnie jak ten, zaraz zobaczycie na mapie jak to wygląda. Oczywiście to przejmowanie wieży się niczym nie różni od tego co widzieliśmy w odcinku, znaczy tym fabularnym przejmowaniu wieży. Więc po prostu potem jak mamy taką wieżę przejętą i zobaczymy na nią na mapie, to gdzie jest na przykład, no ta tutaj fabularna była gdzieś, aha, tej fabularnej o dziwo nie ma, ale na przykład jak sobie znajdziemy tutaj, to widzimy na jakie dzielnice ma zasięg ta wieża, tylko no właśnie to tak dziwacznie troszeczkę wygląda, ale widać, że ta dzielnica oraz ta środkowa dzielnica są pokryte tym nadajnikiem, tu mamy kolejną, też dwie kolejne i tutaj mamy wieżę radiową, kolejne dwie dzielnice, no tutaj nie wiem dlaczego, z jakiego powodu ta wieża nie jest pokazana, no ale generalnie to mamy ogarnięte. I tutaj na wszystkie te tereny, które tutaj są, jest ten przekaźnik, o właśnie. Widzicie, że tam ta dolna dzielnica też jest lekko chwycona, to znaczy, że to jest jeden przekaźnik, który na wszystkie te dzielnice działa. No myślałem, że będzie tego więcej, było tylko kilka, ale i tak okej. Okay. Dobra, słuchajcie, koniec uratowany. Chcę się w końcu zająć questami i po pierwsze musimy się zająć, no dzisiaj nie skończymy tego na pewno, ale zajmiemy się questem pod tytułem But. Dlatego, że panam miałem powiedzieć, patrzcie jakie nawiązanie do cyberpunka. Lawan, a nie panam, kazała nam się spotkać ze sobą tutaj. To celowo nie robiłem tego zrzutu, bo tu jest właśnie, widzicie, to zrzut inhibitory, a tutaj właśnie Lawan na nas czeka. Więc się przetransportujemy szybko tutaj i się tam spotkamy z nią. No i dobra, chyba jesteśmy już w miarę w okolicy. Tu jest jeszcze jakiś pytajnik, jakiś wykrzyknik bardziej. Tu mamy jakiś pytajnik. A, to kolejne wyzwanie. Oczywiście, że kolejne wyzwania. Tego to jest multum. A my się, jeżeli się nie mylę... Co? Co się stało? Co się stało z tym budynkiem? What the hell? Coś się ewidentnie, kurwa, nie doczytało, ale... What? Co, cały budynek się nie doczytał? Co to ma być? No dobra. Nic, my chcemy iść tam. No właśnie, tam jest zrzucik. Tu nam gdzieś coś chce pokazać gra. Ale w którym miejscu? W tamtym? No kurde, gdzie? Na dole? O, tam jest pytanik. Może to nam chce pokazać? Co tu się stało? Czy to się nie doczytał budynek? Czy jest jakby, nie wiem, coś jest kurde skopiowane? Jak ja mam to rozumieć? Nie wiem. Ale coś jest totalnie kurwa nie tak. Znaczy zobaczę na mapę. Jak to wygląda? No tak, jest ten jeden taki okrągławy budynek i zaraz za nim stoi drugi większy. I to ten większy się spierdzielił. No dobra, trudno. Mam nadzieję, że się to naprawi. A, tu mamy jakieś nieznane miejsce, to jest kolejne wyzwanie, niech mnie szlak, no dobra. I nie rozumiem dlaczego te wyzwania nie chcą się pokazywać po prostu, wiecie, przez lornetkę, to jest totalnie porąbane. Zaoszczędziłoby nam to wiele czasu. Dobra, dawaj tu. Paralotnie też mamy ogarniętą już. O. Na wyższy poziom, chyba na najwyższy. Ja, i tutaj byśmy chcieli ten inhibitorek jeszcze ogarnąć, jak już tam lecimy. Możemy robić tak. Proszę bardzo. Ja, prawie żebym spadł. Gdzie ten pojemnik jest? No, come on, dawaj do góry. Tam gdzieś wyżej jeszcze. Okej. Tu mam się z nią spotkać. A, wiem co to za miejscówka. My tu byliśmy z nią pierwszy raz przecież. Dobra, dobra, dobra. Gdzie ten inhibitor? Pod moimi stopami. Jak ja mam tam wejść niby teraz? Jakoś piętro niżej, ale Lawan jest już tutaj. Kurde no. Chyba nie będzie coś opcji. Coś czuję, coś widzę, nie będzie opcji teraz tam zejść. No trudno, dobra, chodźmy do niej. Chyba? Nie, dopóki jej nie kliknę to... Aha, tylko że tutaj i tak nic z tego. Dobra. Pogadajmy z nią, bo i tak nie wejdę tam niżej. Widzisz to wejście? Mieszkanie 216. Poszukaj dużego czerwonego pudła ze złoceniami. W nim trzymałam buty. Coś mi się nie wydaje, że to o buty to przez ciebie chodzi. Mam zniszczone buty. Załatw mi nowe. Wejdź tam, zabierz buty i wróć. I nie ruszaj niczego innego. Jasne? Chyba, że to faktycznie jej mieszkanie będzie. Może ona tam mieszka przed tym wszystkim? Nie, no jak mieszka przed tym wszystkim?
Przecież ona była dzieckiem wtedy. Nie wiem, o co chodzi. Coś mi tu śmierdzi, Lawan. Co jest grane? Po prostu idź po nie, dobra? Wlazłeś na ten jebany wieżowiec VNC, to wejdziesz i do mieszkania. Zależy, co tam jest. Dobra, tchórzu. Tchórzu. Nie wiem, ja mam takie przeczucie... Może to zabrzmi jakieś moje czcze życzenie, ale... Nie wiem, wydaje mi się... Aha, to ten inhibitor będzie w jej mieszkaniu. Pomyślałem, że może nas chce, wiecie, zaciągnąć do mieszkania i tam... Wiecie, zaskoczyć. Ale cholera wie co... gdzie? Mogłem się przygotować na ten upadek. 216, tararara. O, to jest mieszkanie 216, ale inhibitory są w innym miejscu. Jebać te buty. Inhibitory mnie interesują. Nie, tak naprawdę zobaczymy, czy jest jakiekolwiek inne wejście tam, bo może tak być, że nie ma. Właśnie, do windy nie wejdę, bo to wydaje się być na piętrze wyżej, nie? Ale tylko tu jest wejście. Śmietnik można przeszukać. No dobra, no to wbijamy. 216, a w sumie to... A dobra, już otwórzmy normalnie. Jeszcze jest się sens pierdzielić, dobra. A, powinno być, halo. Mógłbym zawsze też wyłamać ten zamek. Jestem w środku. Niczego nie dotykaj. Jakaś bluzka. Znajdź mi te buty. Wielki obraz. Co mogło cię tu tak wystraszyć? No, jest generator. Czekajcie, mam przynieść buty, ale nie włączać... Może po prostu włączę ten generator, nie? Okej, mieszkanie jest dwupiętrowe. To wszystko spoko. Czy wszyscy żyli w takich wielkich mieszkaniach? No ale jak? No to mówię, nie może być jej mieszkanie, bo była dzieckiem. Tu coś mamy. No, Lawan. Kto by przypuszczał? No to jest rysunek jakiegoś faceta, który leży na łóżku, chyba coś takiego. Czyżbym miał wejść tędy? Okej. O, jakiś ziomeczek. Wyglądasz prawie na... na szczęśliwą. Jakby, sorry, żeby tu wejść, musiałem odsunąć to. Więc musiałem zobaczyć to zdjęcie, no nie moja wina, nie? Przytulne gniazdko. Wolisz dziurę w rybim oku niż tę miejscówkę? No w sumie tu fajnie jest, nie? Ta dziura to mój dom. Najpotrzebniejsze rzeczy wzięłam ze sobą. No, poza butami. Nie, może ją, wiecie, wspomnienia męczą czy coś. O tym facecie, no bo ewidentnie kogoś miała. Jak to powiedział, była szczęśliwa. Tu też mamy całkiem sporo poziomów i z tego co rozumiem, chyba 20 jest maksymalny. Więc pójdziemy teraz w zdrowie. Zazwyczaj staram się utrzymywać taki dystans dwóch ulepszeń niżej zdrowia, a wyżej tego. A wyżej, no, zwinność. Rocznik 2025. Te butelki są warte fortuny. No, to są budki. Możemy jeszcze coś tam po... Okej. Strzały. Jakiś spinacz. Rzadki łuk. O kurde. To może być w końcu jakiś fajny łuk. Bo łuków jest tutaj bardzo mało w tej grze. 88-81. Kurde. Dowód na to, że nawet pracownicy biurowi mogą przetrwać apokalipsę. Okej. Nieco rdzy na strzale sprawi, że rany będą się leczyć bardzo długo. Piękne opisy. Wiem, że mi się wytrzymałości broni kończą, celowo je zostawiłem. Chyba spędzali tu mnóstwo czasu. No cóż, no kiedyś kogoś miała, ale coś tu się wyrąbało najwyraźniej, że... Znaczy pewnie tego gościa już nie ma. Lawan, znalazłem twoje buty. Świetnie, a teraz stamtąd spierdalaj. Szkoda, to przytulne gniazdko z winkiem i niezłym widokiem. I z muzyką. Odkrywam tu nowe oblicze Lawan. I wiesz co? Nie winię tego gościa, że ją lubił. Kimkolwiek był. Wal się, Aiden. Hej, ja wcale... Lawan, czekaj!
Co? Hakon! Ty gnojo! A to Hakon tutaj! Niech sobie chwilę i tygodnie gonią. To trwa i trwa, aż grubli zgotują niebiosa. Co innego było na obrazku, a... Znaczy, co innego powiedział, a co innego było w napisach. Nie winię tego gościa, że ją lubił. No ale przecież tutaj chyba był kto inny, chyba że to był Hakon, ale nie było widać. Ale czy Hakon nie powiedział w pewnym momencie, że Lawan to nie była jego żona? Znaczy, no nie była jego żona, ale... Ale dziewczyna, no nie wiem. Składanka Lawan, aha. To. Ona myślała, że o tym Hakonie mówię? Zamrażarka. Dobra, odpalmy to. Czemu to tutaj to nie działa? Irytuje mnie, że to nie działa. O, proszę to odpalić. No, tak lepiej, od razu. Nikt tutaj nie wejdzie. Jeszcze zerknijmy tylko, czy coś gdzieś... Którędyś coś, ale nie. Dobra. Czyli co z Hakonem? Bo na tym pierwszym obrazku Hakon nie wyglądał jak Hakon. Chyba, że to był jakiś inny facet. Chuj wie. Ale w sumie jej reakcja jest też niewspółmierna do kurwa czegokolwiek. Oczywiście, że jej nie ma. Rozmawiaj. Lawan, jesteś tam? No właśnie. No weź, nie chciałem cię urazić. Spotkajmy się na moim dachu. Masz tam na mnie czekać. Oddasz mi buty i możesz spierdalać. Oczywiście poszłaś tam, gdzie chodzisz, gdy się wkurzysz. Okej, czyli gdzie? Gdzie ona polazła? No nie wiem. Mapa... Aczkolwiek, no kurde, ja mam ochotę wejść na tą wieżę tam do góry. Tu polazła. Dobra, ciul, ja chcę wejść na tą wieżę. Jak się tam wchodzi? Proszę mi tutaj powiedzieć, już. Ja chcę to wiedzieć, chcę zrobić ten zrzut. No chyba, że trzeba z innego budynku. Ale raczej nie. Raczej nie sądzę. No chyba, że w sumie z tych budyneczków tam miałoby to sens, żeby wejść. No tu nic za specjalnie nie ma, nie ma się czego chwycić niestety. Nie ma się czego chwycić. Tia. No nic, polećmy. Polećmy do niej w takim razie. Się nawet idzie wybić do góry momentami. A proszę bardzo. Ta, z więcej albo z tego. Okej, budynki się doczytały. Da się wejść, ale o, tu są jakieś pięterka. Generalnie jak się z tych wysokich budynków skacze, to te prądy powietrzne, które tu widać, trochę nas faktycznie wyniosą do góry. Ale... Ale no... Teraz to chyba tego nie zrobimy. Jedź, lecimy do Lawan. Ups, okej. I dawaj. Który to był ten cały jej dach? Ten tam dalej chyba, tak? Nie wiem, z jakiego powodu. Czy ona mówiła nam o tym? Możliwe, że mówiła i już nie pamiętam. A, nie, po prostu to jest ten sam dach, znaczy bardzo podobny dach do tego, co byliśmy na nim przed chwilą. I to tu się widzieliśmy pierwszy raz, okej. Jest? Jakieś kolejne nagranie. I czekaj, okej, mam zaczekać, świetnie. To ja myślałem, że ona, wiecie, coś ma jakąś chrapkę na nas, czy tam coś. A tu nie. O, ognisko nam rozpaliła nawet. Oj, nawet się noc zrobiła przez przypadek. Masz. Twoje buty. Lepiej weź też to. Co on jej zrobił, że chce ją, że ona chce go zabić? I prawie to zrobiła. Nie miałem pojęcia, że byłaś z Hakonem. A myślisz, że dlaczego chce go sprzątnąć? A czy no wszystkim tak, byłym tak... To logiczne. Tak to, robisz? Że ktoś czyta poezję, nie znaczy, że nie zasługuje na śmierć.
Zerwaliście ze sobą dlatego, że zostawił Franka, czy zostawił Franka, bo zerwaliście? Naprawdę nie ma teraz sensu. Czyli co, Hakon był kiedyś też nocnym biegaczem? Cokolwiek i to między nami zaszło, to był wielki błąd. Nie powinnam być aż tak naiwna. Dlatego nie chciałam, żebyś tam węszył. Do kurwy nędzy, mogłeś to uszanować. Przepraszam bardzo, zdjęcia były kurwa wszędzie, akurat tam, gdzie musiałem patrzeć. Przepraszam. Zapomnij, że tam byliśmy. Zostaw mnie w spokoju. Bądź empatyczny, co się dzieje, myśl praktycznie o czymś. Nie, co się dzieje, empatycznie. Nałan, co się dzieje? Ale jesteś upierdliwy. Ja, dziękuję. Teraz zauważyłaś? Wiedz, że zajebiście nie lubię biadolenia. Mówienie o swoich uczuciach to nie biadolenie. Dobra, możesz tu zostać jak chcesz. Tylko mi nie przeszkadzaj. Jestem zajęta. Upijaniem się? Nie, głupku. Podziwianiem gwiazd. A, przepraszam, to trzeba w ciszy to robić, bo... A tak, w sumie... Jak nie ma elektryczności nigdzie... Widać wielką niedźwiedzicę. To gwiazdy dobrze widać. Aleś ty mądry. Tylko, że to nie jest wielka niedźwiedzica. Ups. Ale warto było spróbować. Znasz jeszcze jakieś gwiazdozbiory? Tak. Za dawnych czasów Frank sporo nauczył mnie o nocnym niebie. Kiedy budowaliśmy rybie oko, lubiłam wspinać się po rusztowaniu na dach. Frank przyłaził i gadał, że jest za zimno, za późno i takie tam. Zawsze kończyło się na tym, że godzinami opowiadał mi historię, a ja uwielbiałam go słuchać. Gwiazdy widać jak na dłoni i zdają się być tak blisko, że mógłbyś chwycić je za jajca. Za jajca? Frank zawsze tak mówił. Fajne, co? Tak. A co z tobą? Fajnie jak na wujaszka. Co ze mną? Czy pielgrzymom można złamać serce? Chyba teraz ma to miejsce, to działa raczej w drugą stronę. Nigdy, kurwa, co? Działa raczej w drugą stronę. Nigdy. Chyba teraz ma to miejsce. Złamiesz mi serce? Ale dlaczego? Nie mam pojęcia. Czemu pielgrzymom można złamać serce? No nie wiem, czy to tak ostro pójść w tą stronę, ale chuj, trudno, próbuję. Właściwie to... my... a, nieważne. O, wstydniś. W takim razie twoim gwiazdozbiorem będzie łabędź. Łabędź? Tam, spójrz. Łabędź. Kiedy patrzę w gwiazdy, zawsze znajduję go pierwszego. Wymyślasz to, żeby zrobić na mnie wrażenie. Może? A może nie? Udało mi się? Nawet tak. Zapytaj o Hakana, zapytaj o wiersz, o. A tamten wiersz? To tylko słowa, Aiden. Słowa mają znaczenie. Niebłaznem czasu jest miłość. Choć po nią, po różalicjej, sięga jego kosa. Niech sobie chwile i tygodnie gonią. Tylko słowa, co? Popłakała tak. Się. Tylko słowa. Zapytajmy. To poznałaś Hakona, kiedy budowaliście rybie oko z Frankiem? On i Frank trzymali się zazwyczaj razem. Przyjaźnili się. Sprawa jest naprawdę prosta. Byłam młodą dziewczyną, szukałam atencji. A on lubił się zabawić. No tak, on jest kobieciarzem w sumie, jakby nie było. Przynajmniej dostałam nauczkę. Na całe życie. Wciąż ci zależy, co? Inaczej po co kazałabyś mi tam wejść? Tak, zależy mi, Aiden. Zależy mi na tym, kim się stałam. Dlatego nie chciałam tam wracać. Żeby słaba dziewczynka, która tam mieszkała, nie wzięła nade mną góry. Kiedyś jej nienawidziłam. Teraz po prostu mam ją gdzieś. No ale to jakby nie przepracowała tego, nie?
jakby z samą sobą przepracowała na zasadzie, to takie biadolenie, wiem, takie jak psychologowie, ale no tak się na to mówi. Najpierw jej nienawidziła, tej starej wersji siebie, a teraz zaczęła ją ignorować, ale ta stara wersja siebie jakby z niej nie zniknęła. Ona gdzieś tam jest i ona jej nie chce, nie? A nie pogodziła się z nią, jakby o. Lepiej chodźmy spać. Aiden, jak spotkam Hakona, zabiję go. Krótka piłka. Nie próbuj mnie powstrzymać. Dobra, ale zemsta nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Nie zrobię tego dla siebie, tylko dla Franka. Pomszczę wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. No, czyli to on, kurwa, spierdolił. Hakon jest mocny w gębie, ale jak przyszło co do czego, zostawił przyjaciół na pewną śmierć. Pokazał swoje prawdziwe oblicze. Jebany tchórz. Nie wydaje mi się tchórzem. Zabić go nie cofnie czasu. Czasu już nie cofniesz. Fakt. Ale mogę posłać gościa do grobu. I to zrobię. No. Dobrej nocy, Aiden. Przykre sprawy. Ludzie się kłócą, nienawidzą. Wstała, poszła. Lawan, jesteś tam? Dziwne. Lawan, słyszysz mnie? Spokojnie, wróci. Noc pod gwiezdnym baldachimem to niezapomniane przeżycie. Skąd ty to... Juan, skoro masz szpiegów, to po co ci ja? Bo nauczenie pielgrzyma szpiegowania jest prostsze niż nauczenie szpiega skakania po dachach. Skoro taki z ciebie ekspert, to daj mi informacje, których potrzebuję. No, dokładnie. W końcu może ktoś coś zrobi dla mnie, co? Okazuje się, że ten twój doktor z GRE ukrywa się w Old Villedor. Ale najpierw chodź na statek. Tam usłyszysz resztę. Okej. No i bucik. Bucik zrobiony. No dobrze, słuchajcie, tyle w tym przedługawym odcinku, bo wyszło długo, ale to nic. Nic się nie dzieje. Może kolejne odcinki zrobię krótsze. No nie wiem, bo zawsze mam takie 20 parę minut, to jest trochę mało na odcinek, a nie wiem, może powinienem puszczać je w ten sposób. Sam już nie wiem. No nic, w każdym razie to już na pewno koniec. Trzymajcie się, do usłyszonka i zobaczonka. Pa, pa!